Regulator prędkości pomaga utrzymywać prędkość pojazdu na wybranym poziomie bez konieczności używania pedałów. Aby włączyć regulator prędkości, należy wcisnąć ten przycisk. Pamiętaj, że funkcja działa tylko przy prędkościach powyżej 30 km na godzinę. Zapali się zielona kontrolka, a na tablicy wskaźników pojawi komunikat regulator prędkości włączony lub regulator prędkości. Będzie to informacja, że układ jest aktywny i będzie monitorował jazdę ze stałą prędkością. Aby ustawić zaprogramowaną prędkość jazdy, należy nacisnąć jeden z tych przycisków. Aktualna prędkość zostanie zapisana. Potem możesz zmieniać tę prędkość, naciskając przyciski plus i minus, aż do uzyskania żądanej wartości. Gdy prędkość jazdy zostanie zaprogramowana, możesz zdjąć stopę z pedału przyspieszenia. Oczywiście w każdej chwili możesz przejąć okresową kontrolę nad przyspieszaniem. W tym celu naciśnij mocno pedał przyspieszenia poza punkt oporu. W okresie przekroczenia zaprogramowanej prędkości na desce rozdzielczej będzie migać pole z wartością ograniczenia. Aby powrócić do zaprogramowanej prędkości, należy puścić pedał gazu. Po kilku sekundach samochód wróci do zaprogramowanej prędkości. Układ można przełączyć do trybu gotowości, naciskając pedał hamulca lub wciskając ten przycisk z symbolem O. Zaprogramowana prędkość zostanie zapisana w systemie, a na tablicy wskaźników zmieni kolor na szary. Jadąc z prędkością powyżej 30 km na godzinę, można nacisnąć ten przycisk i wtedy przywrócić obowiązywanie zadanej prędkości. Zostanie przywrócona ostatnio zapisana prędkość. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wznowienie działania funkcji i zignorowanie zapisanej prędkości. Aktualna prędkość zostanie zarejestrowana. W celu całkowitego wyłączenia funkcji naciśnij ten sam przełącznik, co na początku. Zielona kontrolka zgaśnie, a z tablicy przyrządów zniknie powiązany komunikat, co będzie stanowiło potwierdzenie, że funkcja już nie działa. System wykasuje ustawioną wcześniej prędkość. Pamiętaj, że układ może nie być w stanie utrzymać zadanej prędkości na stromym zjeździe. Zobaczysz o tym informację na desce rozdzielczej. Wtedy musisz samodzielnie kontrolować prędkość. Należy podkreślić, że jest to tylko system wspomagający jazdę i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi ani samodzielnego przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Zawsze trzymaj stopy w pobliżu pedałów, aby w razie potrzeby natychmiast zainterweniować.